Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Po zwycięstwie Saula nad Amalekitami, Samuel powiedział Saulowi: Dosyć, powiem ci, co rzekł do mnie pan tej nocy. Odrzekł: Mów. I mówił Samuel: Czy to nie jest prawdą, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił Cię na króla Izraelskiego. Pan wysłał Cię w drogę i nakazał. Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów. Będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana. Saul odpowiedział Samuelowi. Posłuchałem głosu Pana. Szedłem drogą, Którą mnie posłał pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. Lud zaś zabrał ze zdobyczy drobne i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować panu, Bogu Twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą. Samuel odrzekł: Czyż milsze są panu całopalenia i ofiary krwawe, od posłuszeństwa głosowi pana? Właśnie. Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił Cię On jako króla.